Fundament. I dookoła fundamentów często widzimy leśników, którzy starają się coś działać. Właśnie szlatan, właśnie crazy. Pytanie, jak oni pojawią się, jak oni pokażą się w tej rozgrywce, a skoro przechodzimy do draftu, to ważna informacja. Mamy aktualizację 10.3, więc myślę, że nie zobaczymy już tak często Akali, natomiast możemy zacząć spostrzegać takie postaci jak Ezreal, Yuumi. Yuumi już widzimy wykluczoną ze strony kick. Tak, stąd się wziął ten ban. I trzeba wam powiedzieć, drodzy widzowie, że jeżeli woli się te aktywniejsze botlane'y, to jeszcze nie jest patch, na którym będziemy je obserwowali. Mimo wszystko w momencie, w którym jest banowana Yuumi, raczej nie ma wielkich szans na to, żeby się Ezreal pojawił. To na czym się skupiacie w takim razie w 10.3? Na jakich postaciach? No trudno jest tutaj powiedzieć o całokształt. Na pewno ja się skupię w tym momencie na tym drafcie, bo Yuumi jest dla mnie ciekawym wykluczeniem ze względu na to, że kiedy był 45, miał te dobre rozgrywki, z których mógł być zadowolony, to właśnie one były na Yuumi. Raczej nie kojarzymy go z dobrych występów na innych postaciach, takich jak Nautilus czy Braum. Tam pojawiało się bardzo wiele wyłapywań poza pozycją. Jako Yuumi raczej sam się nie poruszasz, więc tutaj polegasz na swoim strzelcu i wydaje mi się, że tutaj kick bardzo mądrze wykluczyło Yuumi. Delord po raz kolejny świetnie rozpoczyna ten draft. No i Soraka Ferswig, proszę bardzo, właśnie chodzi o to, że w patchu 10.3 nie zmieniło się wcale wiele. Najważniejsze zmiany to jest nerf na Akali, którą będziemy obserwowali o wiele rzadziej. Tak, do tego stopnia została osłabiona, że nawet jej w fazie banów nie będziemy obserwowali, a w fazie pików zdecydowanie rzadziej, jeżeli będzie otwarta, za każdym razem, kiedy będzie otwarta. Ale do tego wszystkiego teoretycznie tą ważniejszą zmianą, tym buffem była zmiana w wypadku Sejuani, więc może ona się będzie częściej pojawiała. I ostatnia, na którą warto zwrócić uwagę, no to jest po prostu Set, który, przepraszam bardzo, Aphelios, który w tym momencie już nie może z Q na swojej snajperce strzelać przez całą mapę, tylko ma ograniczony zasięg mniej więcej jak u Ultimate Caitlyn. No, 1800 jednostek zasięgowych to na pewno jest w jakimś stopniu sporo, osłabienie jego umiejętności, ale w większości sytuacji nadal będzie w stanie wykonać swoją kombinację umiejętności. Dlatego tutaj się pojawia tak samo jak Syndra. Dwa dobre wybory. Jedyny minus jest taki, że palisz możliwość fleksowania tą Syndrą, ale nie widzieliśmy zbyt dużych sukcesów Syndry na dolnej alei, zarówno w Ultralidze, tak samo jak i w europejskich rozgrywkach, więc tutaj wydaje mi się, że Diablo Chess gra w otwarte karty. Wybieramy silnego strzelca, do którego prawdopodobnie także w tej rotacji jeszcze będziemy w stanie jakiegoś supporta dobrać. No i także Syndra na środkową aleję dla Freskowego, który w tej drużynie pokazywał się naprawdę solidnie. Nie miał jakichś wybuchowych gier, ale także nie uznałbym go za słaby punkt tej kompozycji. W takim razie kolejne wybory przed nami. Jarvan podebranym, Miss Fortune, która tak dobrze się z nim paruje, już wykluczona, więc czego szukamy jako trzeci wybór pierwszej rotacji? Proszę bardzo. Okej, na środkową aleję. Echo był grany w Syndrę, nawet jeżeli ona pojawiała się na bocie. Mieliśmy zawodników takich jak Karzy, którzy wybierali Echo jako strzelca, bo po prostu świetny jest przeciwko Syndrze. To jest poniekąd nowa twarz Matisława. Nie widujemy Matisława aż tak często na tych postaciach agresywnych. Raczej nam się kojarzy z Orianą, z Lissandrą, czymś spokojnym, czymś kontrolnym. Właśnie. Tutaj Echo musi przycisnąć Syndrę, bo jest świetny przeciwko niej. I ja się pytam, czy zobaczymy takiego Matisława, który będzie przyciskał, bo prawda jest taka, że Echo jest przede wszystkim bezpiecznym pikiem w Syndrę. Za każdym razem, kiedy Syndra by chciała go zolinować, to nie ma takiej możliwości za bardzo, bo Echo wtedy będzie miał po prostu ultimate'a, będzie w stanie przeżyć. I do czego ja dążę? Echo tak fajnie było, gdyby schodził z mida, fajnie by było, żeby ruszał się gdziekolwiek, ale w rzeczywistości Matisław może grać po prostu Echo, jak puszczasz Q, farmisz wave'a i nie musisz jakoś naciskać w domyśle, że stanowić zagrożenie dla Syndry, tylko stanowisz właśnie zagrożenie dla sidelane'ów i to bym chciał o wiele bardziej zobaczyć niż jakieś ogrożenie chociażby Freskowemu, żeby go zabić. Pierwsze wykluczenia drugiej rotacji także przed nami. W pierwszej widzimy po stronie Diablo Chairs środkową linię AD Carry oraz junglera, natomiast po stronie kick mamy solo linię, ale potencjalnie to będzie górna aleja, junglera oraz też midlanera przeciwko Syndrze, więc co dalej? Na aktualizacji 10.3 zdecydowanie częściej będziemy widywać wykluczonego Ezreala albo wybieranego przed Senną, ze względu na to, że Senna też już nie tak dobrze radzi sobie ze stakowaniem swojej umiejętności pasywnej, jeżeli jest grana na strzelcu. Czy pojawi się na suporcie? Jestem bardzo chętny, bo widziałem naprawdę horrendalne wyniki, które zawodnicy na solo kolejce wykręcali w okolicach 60 staków, na przykład do 10 minuty, czy 100 do 20, gdzie ta Senna zapewnia ci więcej obrażeń niż swój strzelec, dlatego że po prostu nie farmi tych minionów, które nadchodzą, więc tutaj wykluczenie Ezreala oraz Varusa wydaje mi się naturalne, tym bardziej, że póki style na Sennie, nie wydaje mi się, żeby to był jego styl strzelca, który miałby być w ręce. Tak, żeby trochę uświadomić, dlaczego tak się dzieje, Senna, kiedy nie raz hituje miniona, ma około 60-70% na to, że z tego miniona wypadnie dusza. Tak, jeżeli na każdym wave'ie masz od 6 do 7 minionów, to jest dużo, to jest bardzo dużo.
jeżeli już trzy dusze wypadną ci z fali minionów, kiedy grasz na sennie, na suporcie i jesteś z tego zadowolony, do tego jesteś w stanie praktycznie za darmo obijać swoich przeciwników, bo oni będą raczej decydować się na obijanie twojego strzelca. Strzelec też musi zdecydować się na to, żeby w jakiś sposób priorytetyzować. Okej, okay, nie było tematu. Żadna jakaś tam śmieszna senna. Proszę bardzo, klasyczek, lecimy z tematem. Jest Kai'Sa, jest Leona, pod oro totalnie botlinki. Tylko w takim razie, jak domknąć cały ten draft ze strony czerwonej, pojawia się Jace, ale raczej go nie zobaczymy. Czego brakuje nam? Górnej alei. Co jest dobre przeciwko Sorace? Widywaliśmy już tego Seta. Sylas jest najbardziej naturalną odpowiedzią i Set nie radził sobie nawet aż tak źle przeciwko Sorace, co było na początku naszymi obawami. Rumble, może myślałem o Rumble, ale Cho'Gath w porządku. Okay. Czyli po prostu próbujesz przetrwać tą linię. Raczej nie zdecydujesz się na Graspa, bo jak masz Graspa rozbijać na przeciwnej Sorace, więc co tutaj się pojawi? Czy Glacial Augment, czy Kometa? Szczerze mówiąc, nie wiem. Ja nie wiem. Przede wszystkim, nie spodziewałem się w ogóle Sylasa zaraz z tego, jaki champion pool nam prezentuje Unknown. To po prostu nie jest jego champion. Normalnie w świecie ja nie widzę Sylasa na ten moment w jego rękach. Jeszcze nam go przynajmniej nie pokazał, ale patrząc wstecz, jakie postaci nam prezentował, po prostu nie pasuje mi stylistycznie do tego zawodnika. Tylko, że Cho'Gath, super, przeżyjesz linię, fajnie. Tylko, że w momencie, kiedy ty zejdziesz z linii szczęśliwy, bo udało ci wyfarmić kilka creepków, cała reszta mapy się będzie palić, będzie płonęła w czeluściach piekielnych, bo Soraka będzie wszędzie healowała, gdzie tylko się da. I tak, Echo jest niezabijalny, masz do tego wszystkiego w drużynie Sorakę. Realnie jedyna postać, która mogłaby być w niebezpieczeństwie jest nią Kai'Sa, ale będzie miała właśnie tę Sorakę. I właśnie, co z tą Kai'Są, co z tą dolną aleją, bo ostatnio zaczyna nam się pojawiać, wracać powoli do mety, tak jak Zaya kilka aktualizacji wcześniej. Tutaj mamy Kai'Sa, Leona kontra Aphelios, Nautilus. Jak postrzegamy tę dolną aleję? Na pewno Kai'Sa też nieco bardziej popularna się stanie ze względu na te częste wybory z Reala. Pamiętamy, co Puki Style robił z przeciwnymi Ezrealami w poprzednim sezonie i ogólnie Kai'Sa jest całkiem dobra przeciwko Ezrealowi, też ma podobną itemizację, chociażby w postaci Yumu, ale może zdecydować się na kompletne pójście w AD, więc Kai'Sa wraz z Leoną i wszystkimi wspierającymi, którzy są w stanie zainicjować, będzie dobra, którzy dysponują dużą ilością efektów kontroli tłumu, a teraz tacy są najpopularniejsi. Leona, Nautilus, Braum, proszę bardzo, Kai'Sa jest w raju. Więc jeszcze zanim przejdziemy do samej rozgrywki, oczywiście zerknijmy, jak głosował Twitter w tym spotkaniu. 95% do 5%. Czy to jest rekord? To jest chyba rekord. 97% do 3% to był rekord. Serio? W jakiej grze było? Możliwe, że Ago właśnie. Nie wiem, czy to nie było Ago kontra Diablo Chers. I to też była najszybsza gra, więc tutaj może być podobnie. Zobaczymy, jak sama rozgrywka będzie wyglądała i czy te szanse procentowe będą odzwierciedlać to, co będzie działo się na Summoner's Rift, ale to za kilka chwil. A rozgrywkę umilą wam Mycha i The Fake One. Myślałem o wielu sposobach, jak was, drodzy widzowie, powitać w kolejnej kolejce Ultraligi, już czwartej. Ja, jak widać, z plaży, Mycha bardziej z biurowca, ale łączy nas jedno w ten piękny dzień. Miłość. Nienawiść do Soraki, ponieważ ona znowu... Czyli nas nie łączy. Czyli nas nie łączy. Łączy nas nienawiść, wspólna nienawiść do zewnętrznego wroga, którym jest Soraka. Myślałem, że miłość do Ligi Legend. A, no to prawdziwy, certyfikowany moment gracza. Oj tak, byczku, ale zacznijmy od tego, Mycha. Znowu widzimy Sorakę i... Ta postać cieszy się naprawdę sporym współczynnikiem zwycięstw i nie wiem, co sądzisz o tym, że Diablo Chess ją przepuściło. Tutaj jest często miejsce na to, żeby trochę pomyśleć o jakichś narracjach, ale dzisiaj narrację wkładamy do kieszeni. Dzisiaj zastanawiamy się nad sensem bytu, kiedy w przeciwnej drużynie jest Soraka. Oj tak, i tutaj na pewno dzisiaj będzie się liczył wynik sportowy dla nas, a ten wynik sportowy może być lekko zakrzywiony właśnie przez ten wybór Soraki na górze, ale zobaczymy, jak to wyjdzie, Tomku. Może Diablo Chess będzie sensacyjnie pierwszą drużyną, która na tę Sorakę znajdzie lekarstwo. To na pewno byłoby ciekawe, bo pamiętajmy, teoretycznie ten Cho'Gath ma jakieś narzędzie, żeby z tą Soraką sobie poradzić. No, spore. Jeżeli trafisz podrzucenie, dorzucisz jej wyciszenie, jesteś w stanie ją praktycznie zmanshotować. Nie oszukujmy się, zwłaszcza, że grasz Glacial Augment, więc tutaj będzie łatwiejszy sposób na to, żeby przeciwnika złapać. Crazy Rek'Sai z Hail of Blades to też sugeruje nam, chce jak najwięcej zrobić we wczesnych etapach rozgrywki, więc chyba plan jest jasny. Diablo Chers, nastawienie na pojedyncze zestawienia, czyli tutaj jest szansa na to, żeby pokarać tę Sorakę. Może coś podziałać dookoła środka. Echo przed ultimatem nie jest aż tak silny, sporo kontroli tłumu pomiędzy Syndrą i Rek'Sai, też bardzo fajne portfolio obrażeń, bo tutaj jest ich sporo zarówno z jednej, jak i z drugiej strony, o zupełnie innych podłożach, bo Syndra tylko AP, Rek'Sai tylko AD, więc też ta itemizacja nie będzie łatwa. A jednak nie mogę się pogodzić z wrażeniem, że kompozycja Kick po prostu, jeżeli Diablo Chess nie wygra w 10-15 minut, po prostu przejmie kontrolę absolutnie. I to jest mój największy problem z takimi kompozycjami, jakie właśnie prezentuje nam w tym meczu Diablo Chess, że pojawia się ten wielki napis jeśli, a
Często już widzieliśmy te mecze, których to po prostu nie wychodziło. Których jeśli jest zbyt warunkowe i tutaj przede wszystkim... Och, ale skajtowany jeszcze Annon. Ibo, wspaniała wymiana. I czy możemy pogadać o tym, że Annon stracił prawie połowę punktów zdrowia, dostając jedno Kuajota atak i dostał Aery i Skorcza. W Ostoraku często bardzo będziesz grał Skorcza ze względu na to, że po prostu jesteś na absolutnie toksycznym konceptem postaci. No tak, a poza tym to ostatnie drzewko w Sorcery. No mógłbyś grać Gathering Storm, ale nie ma potrzeby. Przede wszystkim pamiętajmy, Soraka jest wyśmienita teamfightowo i Soraka daje dużo użyteczności do drużyny, ale czemu ją gramy na górnej alejce? Właśnie przez to, że jej faza liniowa wygląda sensacyjnie dobrze. W sensie, jak na postać, która nie potrzebuje creepów, która potrzebuje dwóch przedmiotów pod supporta, robić zaskakująco dużo obrażeń, nieźle się wymienia, jeszcze się leczy, przyspiesza. Czyści fale całkiem nieźle. Pamiętajmy, że Q robi naprawdę sporo obrażeń. Jeszcze, bo chyba 10-4 już przyniesie zmiany. A tak, jeżeli dobrze pamiętam, to już będzie 10-4. Ale jeżeli chodzi o tę kompozycję, to co podoba mi się po stronie Kick, jest eko. Jeżeli chodzi o linię, po szóstym poziomie bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Zresztą to, co często robisz eko, to jest przepuszowujesz fale, korzystając ze swojej tarczy, ze Scorrupting Potki, a starasz się przeciwnika dopchnąć, potem wracasz do bazy, może jakiejś teleportacji używasz, może po prostu z buta wracasz. Tutaj chciałbym pochwalić Matisowa za to, że tego nie zrobił, bo jest Rek'Sai, widzimy, że szlatan niekoniecznie znajduje się dookoła środka, więc ten eko byłby bardzo, bardzo narażony. No i też pamiętajmy, to jest już siódma postać unikalna, jaką Matisow nam prezentuje, ale czy Diablo Chess nam teraz zaprezentuje zarukowanie, bo zobacz, plus 40 prąd już z błyskiem i to wygląda na to, że to zabójstwo uda się wziąć i plus 45 tutaj nie przeżyje, bo Matisow z genialną teleportacją teleportacje idą z jednej i z drugiej strony, bo we tym wszystkim pojawia się Ibo i chyba na to... Na tym byśmy poprzestali, bo Diablo Chess się stąd wycofuje. Oj, nie byłbym tego taki pewien. Zobacz, że szlatan już jest na rzece. Matisław wchodzi, dwie osoby podrzucone. Jest proc elektrocuta, nie trafiony z trunut Syndry. I te ataki ze strony Diablo Chess po prostu kiepskie. Jednak szlatan zajmie się krabem. Nie wiem, czy to jest optymalna decyzja. Wydaje mi się, że może znaleźć się sam w tarapatach za chwilę. Szlatan, co ty robisz, kolego? Jesteś w sporych problemach. Ale ostatecznie ucieczka nie będzie aż tak trudna. I teraz Annon między młotem a kowadłem. Co tutaj się dzieje, Mycha? Unieruchomiony, jest dorwany i banan po prostu przepieczętuje jego losy. Jednak Rek'Sai i Matisław prawdopodobnie zapłacą za to cenę. Oj tak, i dwa trupy w tym momencie dla Freskowego. I czekają na pewno jeszcze na kotwicę, ale się nie doczekają, bo ta była przed chwilą użyta, tak czy siak, Diablo Chess. Oni nie mogli sobie chyba wymarzyć lepszego startu. Zobacz, gdzie trafiają te zabójstwa. Dwa do Freskowego, jedno do Crazy'ego. To jest naprawdę świetna wiadomość. Oj tak, i muszę przyznać, że tutaj bardzo fajnie rozegrane to było ze strony Diablo Chess, jeżeli chodzi o ten wstępny plan, czyli wiemy, że Soraka nie jest wybitna, jeżeli chodzi o te pierwsze kilka poziomów, zanim ma Erkę z leczeniem. Tutaj nawet nie wiem, czy Ibo w ogóle miał leczenie rozdane, bo zazwyczaj dajesz Q, EQ na pierwszych trzech poziomach. To po pierwsze. Po drugie, pamiętajmy, Rek'Sai super silna na tym trzecim, czwartym poziomie. Halo of Blades również ją wzmacnia. No i Blue 45, który z Reniferem przepuszował falę. I pamiętajmy, Rek'Sai i Puki byli do tyłu w poziomie, bo tutaj Renifer i Blue po prostu byli znacznie, znacznie do przodu i Freskowy, który też wykorzystał priorytet. To było fajnie wytworzone. I też bardzo szanuję Diablo Chess za tę decyzję, żeby Blue 45 użył tutaj swojego błysku, włączył Aftershocka. Co sprawiło, że bardzo długo mógł przytrzymywać tę wieżę, ale tutaj też genialne uciszenie ze strony Ibo, od razu na teleportację Unknowna. Myślę, że za to trzeba pochwalić, ale czemu bym chciał tutaj najmocniej przyklasnąć? To będzie to wejście od Matisława zaraz, bo wydawało mi się, że tutaj naprawdę jest potencjał na bardzo dużo zabójstw. Jestem przekonany, że chyba szlatan mógł po prostu próbować wejścia albo uciekać powinien. Na pewno nie powinien robić kraba, okej? Okay? To jest najgorsza decyzja. Szczególnie nie z flagą i z przeciągnięciem. Absolutnie. I czemu to zrobił, jestem w stanie zrozumieć, bo zauważył, że wszystkie cooldowny jego drużyny zostały zużyte. Matisow użył dosłownie każdej umiejętności. Ibo ma bardziej spamowalny skill, ale też nie zadaje aż takich obrażeń. I Rek'Sai też tylko drugi poziom, więc wydaje mi się, że optymalną decyzją po prostu było odpuścić. Obie strony wychodzą względnie zadowolone, ale jako kompozycja kick i tak czekasz na poziomy, bo Kai'Sa potrzebuje trochę przedmiotów. Matisow potrzebuje leveli. Ibo potrzebuje leveli i solowej linii. On nie chce się grupować i bić. On raczej chce pomagać ultimatem i zacząć się grupować dopiero, kiedy już ma te przedmioty podsierającego, więc szlatan swoją decyzją otworzył Diablo Chess drogę na optymalne rozwiązanie sytuacji, czyli walczmy jak najwięcej, póki my jesteśmy jeszcze względnie silni ze względu na bazowe umiejętności, a rywal niekoniecznie. Tak czy siak, kto z tego wychodzi na plus, patrząc na kompozycję kick, to na pewno Ibo, bo mimo wszystko spójrz na to, ta różnica w creepach rośnie. Jeszcze dostał solowe zabójstwo, to sprawiło, że zakupił ten kieliszek. Możliwe, fajny przedmiot na start, bo pamiętajmy, że ten Cho'Gath mimo wszystko obrażenia magiczne, więc tutaj znacznie one zostają ograniczone. I mimo wszystko chciałem Tomku teraz zobaczyć Crazy'ego na górnej alejce, bo doskonale wiedzą zawodnicy Diablo Chess, że Ibo nie dysponuje swoim błyskiem. Byłoby dobrze może tę Sorakę pognębić w okolicach tej szóstej minuty. Mimo wszystko jednak Crazy teraz swoje ruchy kieruje na dolną alejkę. Tutaj był ma szóstkę. Tutaj był Ward
Więc nie wiem, czy tutaj cokolwiek może się udać. Szlatan inteligentnie tutaj czeka w krzaku, podrzucony jednak przez Crazy'ego. Nie wiem, czy to wszystko nam się nie rozejdzie po kościach, jednak Diablo też daje sygnał do tego, żeby wejść! I wchodzą z jakim wejściem! Freskowy z eliminacją i ten ultimate zagrany po prostu genialnie. Bardzo dziwnie postrzegam komunikację Kick w tym meczu, bo Szlatan stał w krzaku nieruchomo, żeby Rek'Sai nie była w stanie go zobaczyć, co uważam, że całkiem sprytne, ale potem nie używa podrzutu, ale też nie użył go do ucieczki, ponieważ obawiał się stuna od Syndry i bo teoretycznie miał dostępny Wish, ale też nie zdecydował się na jego użycie. A to mogłoby dużo zmienić w tej sytuacji? Pamiętajmy, że Wish mocniej leczy i tak, poniżej 40% z punktów maksymalnego zdrowia jesteś, więc dokładnie. Myślę, że to mogłoby naprawdę zrobić różnicę. Więc tutaj kilka nietypowych rzeczy. I też Matisow pojawił się z bazy, ale nie zdążył na czas. Kiki jakby chciał sprowokować przeciwnika do tego ruchu, ale po prostu nie spodziewali się dawki obrażeń, którą zaserwują Crazy Freskowe. Takie mam wrażenie, że po prostu taki był początek, jeżeli chodzi o tę sytuację. Ale to sprawia, że Kiki jest... Przepraszam, Diablo Chess jest do przodu o ponad 1500 mecha i to jest całkiem sporo. I na pewno się tego nie spodziewaliśmy po tym meczu, bo Kick już często ich nakreślaliśmy jako tych, którzy potrafią grać dobre early game. Nie wiem jednak, czy ten draft tak mocno to aktywuje, bo tak jak wspomniałeś wcześniej, Echo bardzo lubi poziomy, Kai'Sa bardzo lubi przedmioty i poziomy, dopiero wtedy, kiedy ma ewolucję. I też spójrz na Pokestyla, dwa Dorany i But. To jest bardzo, bardzo dużo zasobów włożone w inne przedmioty, niż te, które przybliżają cię do skompletowanych, czyli powiedzmy Ginsu Rageblade, niż Stormrazor, bo w niektórych wersjach również ten przedmiot widzimy. Chociaż nie wiem, czy biorąc pod uwagę ten start rozgrywki, chciałbyś więc Stormrazora. Wydaje mi się, że to jest... Więc to jest chyba Manamune, tak bym zakładał? Manamune lub Ginsu. To może być Ginsu po prostu. A wydaje mi się, że rozpoczęcie tutaj buildu od Ginsu byłoby o tyle sprytne, że i tak jesteś do tyłu. I tak już nie będziesz miał tego mocnego power spike'a, który często zapewnia ci właśnie Stormrazor, ze względu na to, że ten przedmiot daje najwięcej efektów, kiedy go zbudujesz jak najszybciej, najlepiej gdybyś miał przewagę na linii. Tutaj tej przewagi już na pewno nie będzie dla Pokestyla, nie tylko na linii, ale w ogóle w grze, w early game'ie, więc myślę, że bardziej skalujące buildy, które po prostu szybciej dadzą owoce w tym mid game'ie, late game'ie. I w ogóle nie byłbym kompozycyjnie tutaj specjalnym fanem robienia Manamune'a na Kai'Sie, bo potrzebujesz tych obrażeń fizycznych, więc możliwe, że póki po prostu pójdzie wkryty w tej grze, tak jak to widzieliśmy chociażby w LEC, Upset bardzo często sięga po ten build, więc zobaczymy. Póki już wiele razy nam pokazał, że umie budować Kai'Sę nieszablonowo, grał Stormrazora wtedy, kiedy wszyscy grali ślepo Manamune'a, więc na pewno mu ufamy pod tym względem. A zobaczymy, co się dzieje teraz na mapie, bo Diablo Chess, tak jak mówiłeś, z przewagą i z szybką rotacją i tego Heralda udało im się wziąć. Dzierży go w tym momencie Crazy, więc możliwe, że zaraz zobaczymy go zagranego w takie pierwsze tempo. Czy mają szansę zanurkować tutaj zawodnicy Diablo Chess? To jest moje pytanie. Anną teoretycznie dysponuje teleportacją, ale nie wiem, czy to byłoby dobrym pomysłem. Raxo nie ma jeszcze ultimate'a, ale myślę, że już długo do niego nie pozostało. Herald jednak nie użyty mycha. No właśnie, Herald nie użyty. Gdzieś tutaj Crazy po prostu ubezpiecza swój duet z dołu. Już teraz będą próbowali po prostu wziąć tę wieżę na górnej alejce. I ma to sens. Uważam, że Kick zrobił tutaj w porządku swap. Nie przerzucili wszystkich sił, przerzucili tylko botlane i po prostu zamienili linię. Bo to, co często widujemy, to jest zsyłka 4 czy 5 osób, żeby o tego Heralda walczyły. I powrót. I powrót, bo nie udaje się o niego walczyć, więc tracimy fale wszędzie. Tutaj tylko botlane i zgarnia fale. Uważam, że to jest w porządku swap, bo wiem, że niektóre swapy tego typu krytykowałem. Ten uważam za całkiem niezły. Ale popatrz, dalsze ruchy teraz od Diablo Chess. Będą próbować otwierać. Ta fala nie jest zbyt pokaźna, ale pamiętajmy, że mamy tego kanona. Echo radzi sobie bardzo szybko z takimi bardzo obitymi minionami. Herald jeszcze nie zagrywany, po prostu wezmą Plate'a i podzielą go między trzech. Uczciwie, szczerze, jeżeli bierzesz Plate'a za darmo, a na topie nic nie tracisz, bo póki nie ma aż tak dużej siły outpushu, to jest chyba w porządku. Chociaż, no, parę creepów upadnie ostatecznie. Kanon trochę przytrzyma całą tę sytuację. Tak, to jest chyba kwestia jednego czy dwóch melasów. Bo Aphelios powinien zdążyć na następne wszystkim. Ale hej, co powinniśmy wyciągnąć z tej sytuacji? To jest na pewno coś, czego potrzebowaliśmy w Diablo Chess, bo... To jest najlepsza gra Diablo Chess i nie mówię tego ze względu na tę dziwną sytuację, która się wydarzyła na rzece, tylko ze względu na to, że mam wrażenie, mieli konkretny plan na początek rozgrywki, który przeprowadzili całkiem nieźle, mają przewagę i wykonują niezłe rotacje z tą przewagą. Czy Jennifer frizuje? Obudzony. To nie będzie freeze, tak czy owak. Nie, to nie będzie freeze. Nawet gdyby chciał. To nie, no chyba, że póki zniszczy te miniony, ale chyba taki jest plan. Zobacz, Blue 45 tutaj flankuje, ale on nie wie, że tam w mgle wojny czeka na niego Szlatan. Chyba go widział, tak mi się wydaje, ale mimo wszystko jednak walka nam się rozpoczyna. O, teleporty! Zagrywa ultimate'a, idą od razu teleportacje.
I Crazy teraz będzie się rzucał za Pukim, ale nie wiem czego dorwie. Gdzieś tam w międzyczasie jeszcze teleportowany Ibo, gdzieś do tego wszystkiego dołącza Freskowy. I chyba Diablo Chess będzie musiało podkulić Kita i stąd po prostu uciekać. Nie wiem, Mecha, czy zauważyłeś, ile leczenia zapewniła Soraka w tej walce, bo Crazy był bardzo bliski wyeliminowania Pokestyla, ale nagle pojawia się, chciałbym powiedzieć się, ostatnie życzenie dla Diablo Chess, bo ta walka poszła po prostu fatalnie, a życzenie od Soraki zrobiło niesamowitą robotę i znowu próba tego samego zagrania, co na bocie, tylko tym razem te przedmioty, te levele, o których wspominaliśmy, się pojawiły. Przede wszystkim spójrz na to, jak Szlatan inteligentnie rozpoczął tę walkę, bo ominął Blue 45 po tej wstępnej zagrywce i natychmiast ultimatuje Renifera, ograniczając jego możliwości ataku. Pokestyle wyleczony, pojawi się Soraka, jeszcze wyciszenie, jeszcze tutaj kogoś uleczy. Jest bardzo dużo roboty zrobionej przez Ibo, bo rywale nie zburstowali nikogo na raz, tylko raczej rozdzielili obrażenia pomiędzy kilkoma postaciami. To jest najgorsza możliwa sytuacja, bo Soraka w tego typu chwilach po prostu króluje. I nie jestem w ogóle fanem tej decyzji teraz od Diablo Chess, bo oni mieli silne części składowe i chyba powinni wykorzystywać silne części składowe, a nie próbować grupować. Tak, ale Blue 45 widział Szlatana wchodzącego do krzaka. Wydaje mi się, że to powinien być moment, kiedy po prostu dajesz sobie spokój z całą tą sytuacją i mówisz, okej, nasta rotacja nic nie kosztuje. Oni zrotowali również. A przeciwnicy mimo wszystko mieli niezłe pozycje, bo zanim ten Death Charge doleciał do Pokestyla, już Raxo i Szlatan odgrodzili i Renifera, i Crazy'ego od potencjału zabicia Kai'Sy, więc wydaje mi się, że to była też kiepska decyzja ze strony Diablo Chess. Po prostu to była próba powtórzenia tego samego schematu, tylko nie dość, że rywal miał troszeczkę lepsze okoliczności poziomowe, to jeszcze mimo wszystko tutaj egzekucja była znacznie gorsza. I nie żebym się czepiał, bo ogólnie lubię proaktywność, lubię kiedy drużyny próbują coś zrobić, ale Kick prezentuje nam taką kompozycję, która nie powinna dostawać prezentów. I nie wybaczy błędów. Absolutnie. W tym momencie mają kraba, mają dwa pinki w jednym krzaku, to jest bardzo, bardzo dużo kontroli włożone w jeden krzak. To może być zaraz również sporo golda, tak jest jego. No to chodzi, chociaż nie wiem, czy Raxo będzie chciał to oddawać. A tylko jednego szczęścia, okej. Okay. Po to dwa się właśnie stawia. Aczkolwiek... Tak zwana kwestia czasu. O, już nie. I dwa zombie wardy. Nie, to jest normalne, zdarza się. Tak szczerze, dla żartu bardziej sobie z tego dworuję. Chyba Kick będzie oddawać tego smoka. Wiedzą, że nie są nadal najsilniejsi w teamfightach. I Diablo przez poprzednią walkę rozpoczęło kiepsko, ale tutaj na rzece, w takiej otwartej przestrzeni, zarówno Cho'Gath czy Rek'Sai mogliby znaleźć bardzo dobre sytuacje. I też zwróćmy uwagę na summonery. Cztery flasze dostępne po stronie Diablo Chess, po stronie Kick zaledwie dwa. Chociażby już tutaj wychodzi nam ta matematyka zdecydowanie na korzyść drużyny czerwonej. Jak widzieliśmy przed chwilą, zmagają się podniebne wiatry, a to oznacza, że będziemy mieli mapę powietrzną, dodatkowo te smoki powietrzne będą się pojawiać. Możliwe, że Kick będzie próbowało nie walczyć, bo... Dla kogo to jest lepsze tak naprawdę? Bo tutaj nie widzę jakichś aż tak ważnych ultimate'ów. No, Soraka zawsze będzie zadowolona, jeżeli ten cooldown zostanie skrócony. Z drugiej strony on i tak na 16 poziomie przy kilku przedmiotach nie jest przesadnie długi. A Raxo będzie się cieszył, ale to znowu jest krótki cooldown, więc wydaje mi się, że to nie jest jakiś super wartościowy smok, jeżeli chodzi o ten skrócony czas odnowienia, chociaż zawsze go przytulisz z chęcią. Wydaje mi się, że Diablo Chess lepiej by z tego skorzystało. Mają bardzo... Z duszy czy z samych smoków? Z duszy. Samych smoków to potencjalnie Kick lepiej, bo Echo uwielbia duszę tego smoka. Jeżeli możesz wrzucić ultimate, to od razu jesteś bardzo przyspieszony, możesz dołączyć, możesz gdzieś tam wejść na tylne szeregi wroga, gdzieś tam zrobić spustoszenie. Wydaje mi się, że to by było dobre, ale może nie myślmy jeszcze o duszy, nie wiadomo, czy do niej w ogóle dojdzie. Spójrzmy na podsumowanie plate'ów, Tomku, bo 600 sztuk złota zgarnęło Diablo Chess. Widzieliśmy te świetne rotacje, 5 opancerzeń łącznie zdjęli, to jest wyśmienite. Kick zaledwie jedno, więc na pewno nie mogą sobie tej gry już zapisać na poczet tych najbardziej udanych early game'ów, jakie mieli okazję nam prezentować. Ale z drugiej strony, biorąc pod uwagę to, co wydarzyło się na bocie i to, że rywal wziął Heralda, 600 złota z plate'ów to jest całkiem akceptowalny wynik. Wydaje mi się, że jesteś w porządku z tym, że tylko te 500 do tyłu się znalazłeś i bo czyści fale, rywale nie wzięli Tureta, a nadchodzi Raxo wraz ze Szlatanem. Nie wiem, czy to nie będą problemy dla Diablo Chess. No, pamiętajmy, że Raxo dysponuje swoim ultimatem i jakże zagrywa go teraz, ale oczyszczenie od razu ze strony Renifera. Jeszcze błysk ze strony Blue 45. Kick uwielbia takie wymiany. Dwa samonery za free. Wezmę to z chęcią, chociaż może nie do końca za free, bo Anną po drugiej stronie mapy po prostu puszuje. I pamiętajmy, to jest ten Glacial Augment Cho'Gath pod AP, bo już w tym momencie zrobiony zraszacz. Prawdopodobnie duszki będą drugim wyborem, chociaż czasem widujemy, że te duszki są pomijane w ogóle. Right, i po prostu Glory też czasem się pojawia. Tak, po prostu idziemy w te bardziej tankowe, golemowate przedmioty. Jednak teraz Kick rozpoczyna Heralda, wiedzą, że Cho'Gath jest na bocie i nie ma teleportacji, więc to będzie wymiana. Turret za Heralda. Jednego Heralda na pewno weźmie tutaj Kick.
jeszcze ta wieża upadnie, ale pamiętajmy, że złoto liczy się miejscowo i globalnie i to miejscowe jest lepsze, więc w czystej teorii lepiej było tę wieżę oddać od minionów, kiedy żadnego przeciwnika nie było w zasięgu. Co na pewno fajny ruch ze strony Kick, chociaż nie wiem, czy on był zupełnie planowany. Tak czy siak, wzięli Heralda, tego Heralda dzierży oczywiście Szlatan. Możliwe, że będą próbowali się zgrupować, ale wcale jeszcze Kick nie jest gotowe. Spójrzmy na te ekwipunki. Póki to jest jednak Stormrazor. Ej, w ogóle ciekawy build, bo tutaj jest kilka opcji. To może być Stormrazor, to może być Infinity Edge i Rapid Fire. I Rapid Fire lub inny przedmiot, który buduje się z Kircha i z Sharda. Jednak będzie to Stormrazor. Czyli jednak póki Style uznał, że po prostu ta efektywność w złocie, jeżeli chodzi o ewolucję wraz z pickaxem, jest tutaj fajna dla niego. I kolejna sprawa, mimo wszystko ten spowalniający autoatak często stanowi mniejszy lub większy problem. No i też to może być adaptacja. Pamiętajmy, że póki podjął decyzję o tym, żeby kupić pickaxa wtedy, kiedy teoretycznie to wyglądało źle. Pewnie. Tak. I też nie był do końca pewien, czy będą w stanie w ogóle wygrywać tę linię, czy będzie w stanie się rozpędzać. Uważam, że to jest całkowicie uzasadniony zakup, a być może pominięcie tego Stormrazora i pójście od razu w takie przedmioty większego kalibru jest też opcją, ale wydaje mi się, że w tym wypadku jest to dobra decyzja. Zwłaszcza, że Kick zwyciężyło tę jedną walkę i ta Kaisa w tym momencie nie jest super do tyłu względem Renifera, który jeszcze musiał zakupić Exeka, ale zresztą całkiem przytomny zakup przeciwko Syracce. Czekam również na Morello Nomikon od freskowego, bo ograniczasz leczenie nie tylko Soraki, ale również Echo chociażby. Z tego Ultimate'a on się leczy, więc... No bardzo możliwe, że będzie się pojawiać, bo widzimy już Blasting Wanda i jeszcze Amplifying Tone, chociaż to są akurat przedmioty, które wiele potrafią się złożyć. Tak, i w teorii moglibyśmy tutaj rozmawiać o Liandry, ale przeciwnicy nie mają dużo super wytrzymałych postaci. Soraka nie ma jakichś ogromnych płaci HP. Tak naprawdę tylko Szlatan i Raxo mocniej by ucierpieli, gdyby to Liandry się pojawiło. Reszta postaci czuje się w miarę komfortowo, chociaż sam Passive Madness i te obrażenia procentowe, jeżeli trafią AOE, jest szansa, że zrobią więcej niż ograniczenie leczenia. Tak, tylko musimy pamiętać, czego oczekujemy tutaj od freskowego. W międzyczasie błysk od Renifera, ale ta akcja była wyjątkowo szybka. Bo mi się wydaje, że freskowy tutaj musi przede wszystkim szukać szybkich, punktowych eliminacji. Ale Kick Mycha zdecydowanie przejęło kontrolę nad rozgrywką. Najpierw sforsowanie samonerw na topie, efektem jest przejęcie Heralda i wymiana stron mapy, teraz przejęcie kolejnych samonerów i wzięcie Tureta na midzie z tym Heraldem. No i popatrz, teraz inicjacja od Raxa i pamiętajmy, że Renifer nie ma swojego oczyszczenia, więc po prostu będzie wyeliminowany. Teraz póki w tarapatach, ale czy kiedykolwiek jesteś w tarapatach, kiedy Soraka stoi u twojego boku i cały czas cię leczy. Unknown możliwe, że będzie kolejnym celem, ale ten Cho'Gath jest mimo wszystko bardzo wytrzymały. Matisław jednak nie ma dość i pobiegnie za freskowym spowolnie. Nie trafiono od razu, błysk do przodu. Freskowy nie trafił swojego ogłuszenia, ale to by chyba wystarczyło. Tak, i to będzie kolejna wieża. Zobacz na to, jak ładnie zgrało Toki Kraxo. Wyłapuje Renifera, wiedząc, że ten jeszcze nie ma klęza spalonego na topie. Wie, że nie ma także błysku, ponieważ ten przed chwilą wyforsował Szlatan, więc natychmiast wejście ze strony Leony z ultimate'em, potem flash i jeszcze follow-up i piękna akcja ze strony Ibo. Zrozumienie, że Soraka nie jest tylko defensywnym narzędziem zapewniającym punkty zdrowia, ale również ten flash silence na Aphelios'a sprawia, że Renifer jest absolutnie bezużyteczny przez całą walkę, póki do tego dołącza. I spójrz, że Kaisa wyszła z tej walki z pełnią punktów zdrowia, ze względu na to, że znajdując się ostatecznie obok Soraki, która uciszyła Aphelios'a, dostajesz cały czas uzdrowienia. Kick, bardzo fajne zrozumienie przestrzeni walki, bo po prostu wiedzieli, że mają przewagę samonerów i jak ją mogą wykorzystać. Kick jest na pewno drużyną, która w ogóle umie wykorzystywać sytuację. Nieczęsto pokazują nam grę, która jest niesamowicie planowana od samego startu. Dużo wskaza się różnych błędów, ale potrafią bardzo dobrze utrzymać pęd rozgrywki i to widzieliśmy chociażby w tym teamfightcie. A przewaga była po prostu ogromna i Diablo Chess Team miało zupełnie nic do roboty w tym teamfightcie. Tylko Raxo udało się im wziąć, Unknown oczywiście go pożarł, ale tak czy siak, była przewaga w złocie dla Diablo Chess, a teraz ta sytuacja nam się diametralnie zmienia. Gra zdecydowanie bardziej równa w tym momencie, jeżeli chodzi o złoto. No najważniejsze chyba to na bocie, bo wydaje mi się, że Kaisa jest tutaj osią kompozycji Kick, bo w późniejszych etapach rozgrywki będziesz miał tankowatego Szlatana, tankowatą Leonę, którzy będą dla ciebie inicjować. Będziesz miał Sorakę, która cię uleczy i uciszy rywali, którzy znajdą się zbyt blisko ciebie. A ta Kaisa w tym wszystkim, mam wrażenie, jest takim po prostu super mega wzmocnionym carry, który dostaje uzdrowienia. Wiesz, zakładam, że Ibo niedługo będzie miał też Ardenta, nie tylko to Redemption i Atina. Jestem ogromnym fanem, a Matisław może działać na bocznej alejce, może działać jako trochę taki element rozbojowy, gdzieś wchodzi do teamfightu z boku, może jakaś flanka, może po prostu wejście frontalne, ale wystarczy, że kupi trochę przestrzeni, czasu i samonerów, póki na pewno robotę zrobi. Po stronie zaś Diablo Chess. Wydaje mi się, że powoli ta gra zaczyna się wymykać im z rąk i chyba trzeba właśnie grać tak, jak teraz próbują, czyli wizja, łapanki, duszki Cho'Gatha
one-shot od Syndry. Wydaje mi się, że to jest ten schemat, w który będziemy raczej uderzać. Zdecydowanie, bo zegar tyka i tak jak mówiłeś, Matisław się rozpędza, przede wszystkim Puki się rozpędza. I zobacz, rozpędza się też samo Kiko, oni nie próbują po prostu zwalniać i Matisław wchodzi razem z Puki Stylem na plecy Renifera. Ten jednak zagrywa swojego ultimate'a, trochę się wyleczył. Mimo wszystko jednak mówiąc o leczeniu, pamiętajmy, że Soraka jest po stronie Kik. Teraz jednak może mieć problemy Matisław, on po prostu zagrywa swoje ulti, Cho'Gath jest w tarapatach, chociaż jeszcze Matisława swoim ostatnim łabędzim śpiewem tutaj wyeliminuje. Co nie zmienia faktu, że cała ta sytuacja robiła nam się o jednego za dwóch. I to musi być Nashor. To jest Nashor z Soraką, robisz Nashora bez straty HP praktycznie. Ibo będzie miał tutaj używanie. Jeszcze ma dwa staki Potiona, więc w razie czego bez większych problemów będzie w stanie używać uzdrowienia. Pamiętajmy, że uzdrowienie kosztuje punkty HP, ale je sobie naturalnie, znaczy HP, będziesz mógł sobie naturalnie przywrócić. Punkty HP, hit points. Hit points, punkty, hit punkty points. Uderzeń. Klasycznie, a punkty zdrowia po prostu. I tak jak mówiłem, bez większych problemów. Freskowy mógłby to próbować burstować, syndrome tego bursta całkiem sporo, ale Szlatan ze smite'em, pamiętajmy, kiedy jesteś zestunowany, możesz smite'a używać, tylko supress, czyli umiejętność, którą ma Malzahar. Tak zwane przygwożdżenie. Przygwożdżenie po prostu, absolutnie. Malzahar, Warwick, tylko oni mogą ci przerywać. No i też kotwica Nautilusa może ci przerywać próbę powrotu do bazy. To jest kolejna z interakcji, które mamy w League of Legends. I życie w efekcie. Proces, tak, tak. Twoje podstawowe procesy życiowe też może przerwać. To ale prawda. Na 30 sekund, nie bójmy się. Tragedii nie ma. Matisław? Nie wiem, czy nie będzie tutaj delikatnie w tarapatach, nie ma jeszcze ultimate. Nie, przepraszam, nie jest dostępny ultimate. Diablo Chess wykorzystuje chwilową przewagę liczebną, póki staje podrzucony. To mogło skończyć się źle, bo Freskowy w tym momencie podchodzi i to skończy się źle, rzeczywiście, ale w tym momencie Kik będzie próbował minimalnie odpowiedzieć, ale bez Pukiego po prostu się nie da i spójrz na to, Mycha, to może być inhibitor, bo nadchodzi kolejna fala i Szlatan bardzo przytomnie pozbywa się tego kanona, wie, że to było najważniejsze, kupiło kilka sekund, no i teraz Diablo Chess. Gdzie brał turret? Czy inhibitor również upadnie? No jest Ibo na mapie, ale nie ma obrażeń! 20 sekund do Pukiego, to jest ten kluczowy timer, na który teraz powinniśmy patrzeć. Diablo Chess chyba nie będzie miał problemu z tym, żeby wziąć ten inhibitor, jednak Szlatan wchodzi! Nie wiem, czy to było genialne, czy chyba było, zupełnie Mycha. Głupie, ale zobacz, Matisław jeszcze w tym wszystkim żyje. Ultimate jest dostępny i oczywiście, że go zagra. Diablo Chess po prostu przepędzone z bazy Kik. I nie wiem, czy nie będą mieli apetytu na więcej. Redemption zagrane, ale chyba ten zraszacz zupełnie ich tutaj ostudzi. Tak, ostudził ich zapędy, ale ostatecznie udało się znaleźć Renifera i po tym niezłym wczesnym laning phase'ie, gdzie botlane Diablo Chess wyszedł do przodu, Renifer jest do tyłu w creepach, do tyłu w przedmiotach, a chociażby ze względu na tego egzeka, który kosztował go te 800 sztuk złota i trzeba przyznać, że gra szybko wymknęła się z ich kontroli, ale chciałbym pochwalić Freskowego i Unknowna. Bardzo fajna akcja dwójkowa tych solo lanerów. Najpierw podrzut, potem stun, no i walka, którą no, zawsze wygrywasz. Kiedy nie ma Soraki, która będzie leczyć zawodników Kik, ta kompozycja traci tak naprawdę wszystkie swoje zalety. Tak, szczególnie kiedy jeszcze dodasz do tego brak Kaisy przez te 20 sekund, która zdecydowanie tutaj jest główną osią akcji w kompozycji Kik. Mimo wszystko jednak wszystko wraca nam powoli na te bardziej przewidywalne tory, bo tego inhibitora nie dało się wziąć, ten smok niedługo się pojawi, ale nie wiem, czy Diablo Chess miałoby tutaj jakiekolwiek podejście. Samonery powoli wracają z cooldownów, więc może... I zobacz, że też złoto prawie się wyrównało na tym Nashorze. Kik w tym momencie. Ujemny Baron powerplay. O, jest, a jest już pozytywne, okej? Okej, hejterze? To będzie się to zmieniać. To była twoja narracja, że... To będzie się zmieniać dynamicznie, tak? Próbujesz narrację forsować, że negatywny Baron powerplay już jest do przodu, już jest na plusie. Smok rozpoczęty przez Diablo Chess. Kik wydaje mi się, że ma tutaj lepszą pozycję i spójrz na to, a on po prostu wyłapany, on będzie martwy. Okej, okay, i to jest chyba odpowiedź na nasze pytanie, bo Renifer próbuje tutaj zrobić cokolwiek, ale chyba nie będzie w stanie. Szlatan zamyka wszystkich w kataklizmie, chociaż sam teraz sporo oberwał, ale kto tutaj obrywa mocniej? Pamiętajmy, że Soraka będzie celowała swoje rany, jednak Freskowy z bardzo dobrym ogłuszeniem. I było naprawdę blisko, żeby tutaj ich wyeliminować, ale... Mechanik nie upadł, Soraka wyleczyła absolutnie wszystkich, kiedy Szlatan poszedł za głęboko, natychmiast wyleczony, kiedy Puki stał w terapatach, wyleczony, Matisław, nie dość, że ultimate, to jeszcze wyleczony, Diablo Chess nie jest w stanie przebić się przez te ilości uzdrawiania, które zapewnia Soraka i mam dla was rebus, B, podkreślnik, N, spacja, Soraka, więcej nie potrzeba. Trzeźwo to? Trafiłem, to się zgadza. Czyli to było całkiem, w sensie to wydaje mi się, że to... Tempo, siadło. To była ta jedna z niewielu sytuacji, w których coś w absolutnie niespodziewany sposób tak pięknie koresponduje w tym, co właśnie powiedziałeś. Okej. Okay. No i tak, 3-1-7, nasz bohater, teraz na naszych ekranach, Soraka.
bohater czy antybohater, bo trochę to jest nieuczciwe. Oba naraz, ale musisz przyznać, Tomku, że było blisko i tak sensacyjnie. Freskowe trafił to ogłuszenie w Tak, i w ogóle brakowało. W momencie, w którym Szlatan zamknął kilka osób w kataklizmie, wydawało się to genialnym zagraniem, ale szybkie błyski ze strony Diablo Chairs i troszeczkę złapanie lepszej pozycji. Przez chwilę miałem wrażenie, jakby była szansa na to, że Diablo Chairs wygra tę walkę. Ale chciałbym na pewno pochwalić Raxo. Świetny ultimate trafiony, bodajże w 3 czy 4 osoby nawet, po tym jak Unknown został wyłapany, to na pewno godne pochwały. No i też bardzo szybka eliminacja Unknowna. To jest coś, co myślę, że zabolało Diablo. Kai'Sa uwielbia takich tanków. Czołgat nawet jak nie buduje dużo HP, po prostu naturalnie ze względu na swój ultimate ma jego sporo. Teraz wymiany, ale Atisov będzie bezpieczny, mówmy się. A może Soraka podbiegnie i go uleczy? Co ty na to? Poczekaj. A, o tak! 369 punktów zdrowia. I tarcza. Jak nowy. No, trochę trzeba będzie wyklepać. Przyjął jeszcze threadshoty, żeby pokazać, że Soraka może zrobić to jeszcze raz. Ma oczywiście przedmioty, które nie tylko zapewniają jej wzmocnione leczenie, ale ma także zwiększoną regenerację zdrowia, więc to oznacza, że będzie coraz częściej możliwość używania tych uzdrowień, ale teraz... Lecą duchy. Poza pozycją, nie ma Szlatana, pamiętajmy, on nie ma teleportacji, to może być problem, póki Style w tym momencie odrobinę wyłapany. Ale co? Piękny ultimate ze strony Raxo i Mecha! To może być ostateczna walka, póki cały czas kajtuje, już w tym momencie martwy Crazy, już w tym momencie martwy Unknown i tych ofiar będzie jeszcze więcej. Freskowy zmyka, Matisław cały czas goni, póki goni, te obrażenia się sypią, a z flanki nadchodzi on. Potężny Ibo na Soradze. Potężny Ibo na Seratę i jeszcze potężniejszy Szlatan tutaj wchodzi pod turet. Niemożliwe, że to będzie po prostu to, chociaż dużo zawodników Kiktu umarło. Nie było Soraki, kiedy była potrzebna. Zabrakło. Gdzie była? Zabrakło jej. Gdzie była? Nawet nie wiem, czy miał punktów zdrowia wystarczająco, ile by uzdrowić, ale... Chyba miał, ale wciąż to by było nierozsądne, gdyby podchodził. To prawda. Uważam, że Kikt trochę przesadziło w tej walce, ale mam wrażenie, że wszystkie teamfighty, które widujemy, mają ten sam przebieg. Kikt po prostu wchodzi coraz głębiej i są leczeni przez Sorakę. I póki nie wyjdą aż w zbyt absurdalną pogoń za przeciwnikiem, to te walki nie wyglądają. To się wydarzyło, ale tutaj zobacz, na pewno Raxo, absolutnie perfekcyjny ultimate. Złapane dwie osoby, dzięki czemu Renifer nie zadaje obrażeń, dzięki czemu Blue 45 nawet nie jest w stanie pomóc i póki Style miał możliwość przeżyć po prostu. Ale też trzeba pochwalić Renifera w tym teamfightie. Mimo tego, że tak jak mówiłeś, dał się wyłapać, to potem perfekcyjne rozwiązanie całej tej sytuacji z Matisławem. Nie dał się uderzyć ani razu wtedy, kiedy nie trzeba było. No i tutaj to dobre wejście od Szlatana, chciałoby się powiedzieć, ale bardzo mocno poza pozycją i ten stan od freskowego trafiony praktycznie na samej końcówce zasięgu. Bardzo dużo tutaj zmienił. I na pewno Renifer troszeczkę wrócił do tej gry, bo zbliża się do trzeciego przedmiotu. Unknown i Freskowy są bardzo mocni, po 3 przedmioty na każdego z nich, z tym, że ten Cho'Gath jest bardzo kajtowany i to jest chyba największy problem, że nie widzieliśmy jeszcze sytuacji, w której Unknown byłby w stanie kogoś pożreć, póki ktoś dosłownie nie podchodzi mu pod pyszczek. Czy Cho'Gath ma pyszczek? To jest ważne pytanie, ale to może jest pytanie na inną transmisję. Nie jest człowiekiem, więc myślę, że ma. Okej. Okay. Znaczy może mieć też co innego. Na przykład mógł mieć szczękoczułki. W sensie, no ma takie... No nie wiem, co to jest. I nie musimy dochodzić w tym momencie. Wydaje mi się, Animal Planet. No. Wydaje mi się, że tak. Dokładnie. Renifer może być zaraz wyłapany. Oczywiście nie ma na nim aż tak dobrej wizji, chociaż Szlatan w tym momencie pogoni. Jest rzeczywiście próba wejścia, jest dostępny klęs, ale to może być zbyt mało, bo ten kataklizm zrobił niesamowitą robotę i póki Style z Matisławem po prostu zgładzili rywala. Crazy próbuje czegokolwiek, ale Soraka, jakże dużo leczenia ona zabezpiecza. W tym momencie póki Style poza pozycją, wykluczony przez Freskowego, jednak Kiki idzie dalej, tych obrażeń może jednak zabraknąć, i bo cały czas atakowany przez Unknowna, to może być walka, w której Diablo Chairs się odbije, Mecha! I teraz jeszcze cały czas próbują cokolwiek tutaj zrobić, ale Freskowy przyjmuje bardzo dużo obrażeń, a pamiętajmy, że Matisław miał jeszcze dostępnego ultimate'a, ale czym jest ten ultimate w obliczu potężnego Cho'Gatha? Freskowy? Który tutaj po prostu wysadza eko. Freskowy będzie musiał tutaj oddać swoje życie, ale genialna kotwica jeszcze od Blue 45. Szlatan jednak, te kocie ruchy chyba pozwolą mu uciec. Nie, zraszacz dostępny za dosłownie sekundę, więc Unknown zaraz przeciwnika spowolni, uciszy, podbije, okej. Okay. Albo i nie. To nie było optymalne, ale w kotka i myszkę teraz gramy. Flaga dostępna na pewno, ale wprost pod Nautilusa i co się odwlecze, to nie uciecze, mam wrażenie, tej many coraz mniej już. Okej, Ignite. Oj. Ignite poniżenia zagrany. Nieczysta zagrywka z tym Ignite'em, okej? Bo dwa razy Rapture uniknięty przez Szlatana. Chciałbym przyznać mu punkty stylu za to, że całkiem zgrabnie uniknął Unknowna. Jednak teraz Diablo Chairs idzie w stronę na Shora Mecha i wydaje mi się, że Kik nie może o to walczyć. Popełnili błąd przy okazji ostatniego engage'u, zostawili Pukiego za ścianą i ten bez błysku był po prostu martwy.
No i teraz pod Nashorem. O tym oczywiście Kik nie wie, ale mogą się domyślać, o czym wnioskuje, chociażby po tej teleportacji od Matisława. Matisław ma Erkę, to może być bardzo dobre miejsce dla niego, żeby szukać walki, chociaż Ibo złapany. Jednak w 45 jest tam sam. Póki Style goni, ale ten Nashor zjedzony przez Unknowna, to było pewne. Jeszcze freskowy wyklucza Póki Style, nie, tych obrażeń zabrakło! I Kai'Sa przeżyje, bo jest Ibo u boku. Jednak Diablo Chess cały czas zwycięża walkę i Kik będzie musiał po prostu uciekać, chociaż czyżby, bo póki cały czas kajtuje, póki cały czas zadaje obrażenia Renifer, czy jest w stanie na to cokolwiek poradzić? Chyba nie. Wychodzi z bazy Szlatan i Blood 45 po prostu przypłaci to życiem, ale póki czyżby miał chrapkę na więcej, nie ma. Healer Instinct niedostępny, więc nie będzie w stanie tutaj nawet podążyć za tym Voidseekerem, co nie zmienia faktu, że trochę tutaj obrażeń Kik zdołało zadać i na pewno boli to wykluczenie Matisława, ale wciąż to mogło wyjść o wiele gorzej dla nich, więc powinni się cieszyć z tego obrotu spraw. Tak, i to złoto prawie cały czas równe. Nashor w tym momencie około 800 sztuk złota powerplaya dla Diablo Chess. Ale powiem ci, Michał, że to jest bardzo nieczysta gra ze strony obu drużyn, a może nie nieczysta, to jest bardzo problematyczna gra, wypełniona problemami. Gra ze strony obu drużyn, bo wydaje mi się, że Kik, biorąc pod uwagę ich kompozycję, wielokrotnie przesadzali z engage'em. Wejście Pukiego wtedy przy tym red buffie, które ostatecznie sprawiło, że Diablo Chess zgarnia Nashora, problematyczne. Diablo Chess, które goniło tutaj te trzy osoby i Puki wykluczył przez to 45, znowuż problematyczne. Diablo Chess, ten forsowany engage dawno, dawno temu na topie, problematyczne. I tak widzimy, że tak naprawdę większość walk nie jest raczej wynikiem wybitnego pomysłu z jednej drużyny, tylko raczej błędów, które ta drużyna popełnia. Tak, i wszystkie te walki w tej grze są bardzo takie fizyczne, mechaniczne, chciałoby się powiedzieć. I też chaotyczne, nie oszukujmy się. Jedno jest pewne, w niemalże każdym teamfightie Renifer jest wyłapywany bez żadnej ochrony. I tej ochrony przesadnie kompozycja mu nie zapewnia, chociaż jest Cho'Gath, jest w teorii ta Syndra, ale Szlatan zawsze jakoś znajduje przestrzeń, żeby w niego wejść. W tym momencie był 45. Czy będzie w tarapatach? Anną z flanki! Szlatan znajdzie przestrzeń tym razem. Oj, wydaje mi się, że to może być pułapka, bo zobacz, Renifer zupełnie jeszcze nie tknięty, a Crazy już zajmuje się Ibo i możliwe, że zajmie im się zupełnie do końca. Ibo już tutaj upada, póki jeszcze bardzo dużo obrażeń przyjmuje i ostatecznie wypadnie, ale Matisław w tym wszystkim próbuje cały czas nadążyć. Ultimate jeszcze dostępny i zagrywa go teraz. Leczy się za połowę punktów zdrowia, ale Diablo Chess, nie wiem, czy oni nie mają apetytu na więcej. Raxo pozostawiony sam sobie, a pamiętajmy, że Leona nie może uciec tak łatwo z takiej sytuacji. Crazy jednak zajmuje się Szlatanem. Ten ma bardzo mało many, nie wiem, czy starczy na jedną kombinację. Znaczy jak zmyka. A czy starczy mu many? To jest bardzo, bardzo ważne. Blue 45 ma mobilitki i będzie gonił dalej. Czy będzie tutaj podrzut? Chyba nie, ale jednak Crazy trafia. I w tym momencie jeszcze kotwica, ale Szlatan się tym nie przejmuje, bo obrażeń braknie. Freskowy jest daleko i jedno się sprawdza na mycha. Kiedy póki Style ginie, Kik zdecydowanie brakuje obrażeń w walkach drużynowych, bo po prostu kontrola tłumu, która jest w stanie przyskrzynić Matisława, gdy ten wchodzi, sprawia, że gdy Kai'Sa nie żyje, po prostu nie ma możliwości walki. Tak, ale myślę, że mimo wszystko Kik powinno być zadowolone, bo bardzo dużo czasu teraz kupili i Diablo też zupełnie nic na tym wzmocnieniu od Barona Nashora nie było w stanie zrobić. Nawet 620 sztuk złota, okej? Okay? A, to plus. To jest plus. Okay. To jest plus kolejny. A to po tym teamfight. No tak. Ale chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Szlatan bardzo przytomny ultimate w tym teamfightie, bo wcześniej używał go do inicjacji na Renifera. I wydaje mi się, że to było bardzo inteligentne, gdy Soraka czy Matisse byli w stanie za tym podążyć. Ale tutaj rozpoznał, że jedyną szansą na to, że przegrywają walkę, jest to, kiedy Puki Style umiera, więc użył ultimate'a na Unknowna. Przez to ten nieposiadający flasha po prostu nie był w stanie dorwać Kai'Sy. To było bardzo, bardzo fajne. Wydaje mi się, że Szlatan nieźle rozumie, co powinien robić, chociaż kilka razy też popełniał błędy, wydaje mi się, takie czysto mechaniczne, jeżeli chodzi o zamykanie nieodpowiedniego przeciwnika, czy zbyt daleki engage i tak dalej. No i Diablo Chess z takich sytuacji na pewno będą korzystać, ale pytanie, ile jeszcze Kik zamierza im położyć prezentów pod choinką, bo mam wrażenie, że kuszą los tymi co swoimi... chwila i też Ibo często poza pozycją. Ibo często tak skupia się na tym, żeby wylecieć na przykład póki Style, że daje się dorwać. Jednak teraz dorwany może być Matisław, bo Crazy go podrzuca. Jest stun, ale ultimate i freskowy może być po prostu martwy. Nie, Zonia ratuje mu życie, ale ileż obrażeń póki po prostu zadał. Przepraszam, Matisław po prostu zadał. Znamy dobrze Echo i wiemy, że głównym prawidłem grania na Echo jest nieustawianie się w pobliżu. Nigdy. Nigdy tam, gdzie jest jego ultimate. Oj tak, i te obrażenia są ogromne. Spójrz na jego ekwipunek. Jest już ten Rabadon upragniony jeszcze wcześniej gdzieś tam Lichbane, bo to by sugerowało, że Matisław będzie aktywny na bocznych alejkach i ale trochę był, ale nie tak dużo. Nie bardzo widzimy boczne aleje. W ogóle ja zdążyłem o nich zapomnieć, Mycha. Okej? Okay? Side lane'y nie istnieją. I fale minionów na bocznych alejach nie istnieją. Istnieje tylko teamfight i środek mapy lub rzeka. Ty sugerujesz, że przenieśliśmy się do gorącego od słońca Los Angeles?
Przenieśliśmy się na pewno do meczu Kick i Diablo Chelsea, ale przenieśmy się w tym momencie w stronę Inhibitora, bo ten może być zniszczony. Chyba, że nie. Chyba nie. Okej, to było... Nie, no będzie. No nie wierzę, że nie. Anno. W skali od 1 do 10 to było kiepskie wzięcie Inhibitora, okej? Okay? Matisław za 2 sekundy dostępny. Nie ma teleportacji, ale gdyby ona była, to mogłoby się skończyć absolutnie fatalnie, Micha. Ale skuteczne, to na pewno i... Okej, okay. Z tym nie da się polemizować. Mierzymy tym, czy inhibitor został wzięty. Tak, no, oczywiście, no, że no tak. No. No to rzeczywiście skuteczność osiągnięta. Przy dwóch podejściach. Popatrz na to, Diablo Chelsea jednak w pierwsze tempo się do bazy nie wycofują. I to może być sprytne. Jeżeli Matisław da się tutaj wyłapać, Micha, to może być koniec gry, spójrz na to. No nie wiem, czy tak łatwo bardzo jest dużo mobilności. Wyłapać Echo. Nawet uciekł od tych duchów, był w stanie po prostu stąd zbiec. Cloudaki skracają jego czas odnowienia, więc to już nie jest ten stary smok, który go przyspiesza. Po prostu bazowa prędkość poruszania się Matisowi pozwala. I jest jeszcze ta mapa Cloud, która trochę przyspiesza w przestrzeni. Tak, chyba nawet zdążył zahaczyć o to przyspieszenie. Tak, tak. Dlatego poczułem obowiązek wspomnienia o tym. Ale Kick idzie po duszę. I to jest całkiem użyteczna dusza, bo dla Pokistyla pomyśl sobie, ile da ta dusza po użyciu Killer's Instinct. Będziesz tak tą Kaisą za sobą, zwłaszcza jeżeli użyjesz do tego niewidzialność i dodatkowe przyspieszenie, to będzie już naprawdę potężna umiejętność. Jest paru dobrych użytkowników tej duszy w kompozycji Kick. Chociażby jeszcze Raxo, który po ultimate może naprawdę dużo dołożyć umiejętności kontroli tłumu. Teraz zobaczymy, kto komu dołoży, bo Szlatan jak na razie zamyka trzech zawodników. Diablo jest po prostu w kataklizmie i nie wiem, czy oni będą w stanie cokolwiek z tym zrobić. To jest bardzo dobra inicjacja. Póki nie tknięty i zobaczą, zadaje obrażenia, jest Killer Instinct na plecy rywala. I to nie wystarczy, ile obrażeń mają Diablo Chels. Po prostu wyczyści tutaj Kick. Quadra kill w tym momencie dla Łukasza Zygmunciaka. Coś, do czego przyzwyczaił nas przez lata na polskiej scenie. I to będzie koniec rozgrywki, Mycha. Ot tak, jeden dobry teamfight, gdzie udało się obronić Kaisę, kończy się zwycięstwem. Inaczej być nie mogło. I kiedy idziesz do late game'u, to musisz się po prostu z tym liczyć, że jeden fałszywy ruch może ci przekreślić zupełnie grę. I tak się wydarzyła tutaj 37 minuta i Kick genialnie rozpoznaje sytuację, w której po prostu może skończyć grę, a Diablo Chels po prostu mogą rozłożyć ręce i nie mówić absolutnie nic, bo mieli tę grę, kontrolowali ją w pewnym momencie, ale tyle chaos się tutaj wkradło, że po prostu nie mogli jej skończyć. Wydaje mi się, że to jest gra, z której żadna z drużyn nie będzie w 100% zadowolona, bo Diablo Chels na pewno pokazało nam kilka pozytywów, Micha. A wraz z tym upadającym w 38 minucie Nexusem, mam wrażenie, że Diablo...